No to początek mam trochę w stylu urbanistycznym. Jestem w Częstochowie w tej chwili pod mostem, pod ulicą Mirowską. Tutaj mamy Wartę. I pod tym mostem właśnie tutaj się będę wodował. To jestem w połowie pierwszej przenoski. Tutaj widać dosyć duży jaz. Jaz, jak to napisali w kilometrażu Warty, z dosyć silnym odwojem. Faktycznie jest z dosyć silnym odwojem. Mógłbym go spróbować przepłynąć, ale może nie w takich warunkach, tylko trochę bardziej laboratoryjnych bym to zrobił, gdybym miał jeszcze tutaj kogoś, albo gdybym mógł go spłynąć bez ładunku, może bym to zrobił. Pokażę jeszcze, jak to wygląda tutaj z góry. No, ten uskok ma pół metra, może nawet więcej, 60 cm. I no ma ten odwój, więc może nie będziemy próbować tym razem. Jeszcze pokażę, gdzie jest początek przenoski. Nie jest długa, na szczęście. Tutaj się zaczyna. No, przydałoby się GoPro tutaj, bo wyciąganie telefonu nie jest zbyt przyjazne w takich warunkach, nie jest zbyt łatwe. A gdybym miał GoPro, to bym pewnie nakręcił to i owo, co się działo po drodze. Generalnie jest, a właściwie była przed chwilą tutaj mała Amazonia, teraz już to wygląda dużo bardziej cywilizowanie, ale rzeka płynęła dosyć szybko, bardzo dużo meandrów. Dosyć dużo gałęzi i pni przewalonych, także trzeba się było schylać albo je omijać, albo po nich przepływać. Miałem jeden taki moment, że musiałem wyjść z pakrafta, ale nie chciałem go przenosić, tylko go spłowiłem po rzece, po przeszkodach na sznurku, a sam szedłem brzegiem. Było trochę ryzykownie, ale się udało. Ale teraz niestety trafiłem na drugą przeszkodę. Nie wiem, czy ją stąd widać, ale tam się nie da przepłynąć, więc postanowiłem, że zrobię tę małą przerwę i zrobiłem takie prowizoryczne schronienie z mojego poncza i z pakrafta, pod które schowałem razem z plecakiem. I może rozwinę tutaj tarpa i zrobię sobie przerwę na jakieś drugie śniadanie, albo popłynę dalej po prostu. Zjem tylko sezamki i zaraz się spławię za tym drzewem z powrotem. Dobra, jeszcze jedno szybkie wideo, żeby pokazać, jaka tu jest gnilizna. Tak by the way, dobry patent na zapakowanie wodoodporne, tak bryzgoodporne może plecaka, czyli wpakowanie go do worka do pompowania pakrafta. Teraz idziemy w miejsce, gdzie będę się spławiał po raz kolejny, bo troszkę przestało padać, postanowiłem płynąć. Tutaj to wszystko takie przewalone i starmoszone to jest efekt podwyższonego stanu wody, który trwał pewnie bardzo krótko i ta woda już zeszła. A tutaj po takim bagienku niezbyt fajnym trzeba iść przez ten cały śmietnik. Tutaj będę próbował na takim małym stopniu się zwodować. Cholera. No nie jest to niedzielna wycieczka. Udało mi się wpakować do pontonu, ale troszkę się przy tym ubrudziłem. Wszystko jest troszkę powalone. Zaczyna znowu padać, ale bagaż jest na szczęście zapasowany odpowiednio. Tutaj moje otoczenie
i meszki, od których uciekam. Siedzę jeszcze chwilowo na ziemi, ale zaraz się odepchnę i ruszamy. Jest i słynna skałka miłości. Nie jest to pierwsza skałka, którą miałem na szlaku, ale wcześniej nie było warunków, żeby je nagrywać. A teraz już mamy rzekę taką bardziej nizinną. Nie ma też zwalonych kłód, nie ma dżungli. Więc można spokojnie nakręcić skałkę miłości w Mstowie. Dotarłem na miejsce obiadu. Myślałem, że to będzie moje miejsce biwaku, ale okazało się, że dopłynąłem tutaj szybciej niż myślałem. Jest tu plac zabaw publiczny. Jest takie miejsce w sumie na jakiś obiad. W kilometrażu jest napisane, że to też jest pole biwakowe. W każdym razie zrobiłem 20 km w 5 godzin, więc całkiem niezła prędkość. Jeszcze zważywszy na to, że były przenoski i to takie grube i że była jedna rozbiórka tamy. To jest mój pontonik, właśnie minąłem drewniany most i zabieram to wszystko teraz pod dach i się tu usadzę i zrobię sobie coś ciepłego do jedzenia. Może jeszcze tylko pokażę geograficzne nazwy. O, gdzie jesteśmy? Właśnie spłynąłem tą zastawkę i poszło mega gładko, ponieważ ponton się fajnie poddał temu progowi, więc następnym razem myślę, że można i ten betonowy jas ponad półmetrowy też spokojnie spłynąć, nawet z ładunkiem. Płyniemy dalej. Tutaj jest już troszeczkę większa zastawka i jej nie przepłynę niestety. Nie przepłynąłem jej w zasadzie, tylko robię przenoskę. Tak to wygląda. Potężna jest. Taka dwustopniowa. Ten pierwszy stopień, ten wyższy ma pewnie około 2 metrów, ten niższy pewnie z metr. Więc jest dosyć duża. Dosyć wysoka ta zastawka. Natomiast ja opłynąłem ją tam bokiem. O, tam z tamtej strony, taką drugą od nogą, za tym grillem jeszcze. Tam. I za tym drugim mostem wysiadłem i przyszedłem tutaj, zebrałem się na raz. Jestem na wiośle ponton. I ja sobie mam Gregorego. Teraz przechodzę jeszcze przez ten drugi most, tu schodzę tu na dół i płynę dalej. To jest moje miejsce na nocleg dzisiaj. Takie spokojne. Mam